Kiedy słyszę, że wychodzi kolejne Call of Duty ze skryptami i wybuchami, to wyglądam tak. Ale kiedy jest w nim Kapitan Price? Captain Price, with me. Cool. 48 hours ago, terrorists stole a shipment of Russian gas. This occupation must end. That we can all agree on, yes? So you are the little devils that killed my soldiers. They will kill all of you. We get dirty, and the world stays clean. That's the mission. Affirmative, sir. It's not over yet. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kwas, a to jest recenzja Call of Duty Modern Warfare w wersji na konsolę PlayStation 4. Gra wyszła też na Xboxa One i PC-ty Windowsowe. No dobra, muszę się przyznać, że tęskniłem. Nie za Kapitanem Price'em nawet, ale za takim zwyczajnym Call of Duty. W czasach, w których każda gra ma otwarty świat wypchany znacznikami, a parogodzinne kampanie są pompowane tymi otwartymi światami do 30 albo 50 godzin, nagle zagranie w takie Call of Duty, które ma liniową, bogato oskryptowaną kampanię na 6 godzin, bez pustych wypełniaczy, jest odświeżające. Szczególnie, że ubiegłoroczne Black Ops 4 miało tryb Battle Royale zamiast kampanii. I nie ma pewności, czy będzie kampania za rok, bo przecież te gry, robione naprzemiennie przez różne studia deweloperskie, mają 3-letnie okresy produkcji i decyzja o umieszczeniu trybu fabularnego w nowym Modern Warfare została podjęta jeszcze zanim Activision dowiedziało się, jak sprzedaje się kod bez kampanii. Prawdopodobnie dlatego tegoroczne Call of Duty wygląda jak wygląda. Po ubiegłorocznym eksperymencie woleli zrobić coś bezpiecznego. I nie ma niczego bezpieczniejszego niż Kapitan Price oraz podseria Modern Warfare. To są wąsy bezpieczeństwa. Aczkolwiek jedno Call of Duty z podtytułem Modern Warfare i bez cyferki po podtytule już było, więc jak dla mnie to mogłoby się nazywać Call of Duty Moderner Warfare, a za 2 lata Modernest Warfare. No dobrze, to o czym jest ta gra? Oto reboot Modern Warfare z nową fabułą, która opowiada o konflikcie między Rosją, terrorystami i lokalnymi wojownikami w fikcyjnym Urzykistanie, a we wszystko mieszają się Amerykanie z Brytyjczykami i skradziony gaz bojowy. Jeśli przypomina wam to aktualne wydarzenia w Syrii, to całkiem słusznie, bo nimi jest to inspirowane. Oto są więc Kurdowie, którzy nie są Kurdami, jest Syria, którą nazywają Urzykistanem i zły rosyjski generał Barkow, który jest postacią tak jednoznaczną, iż aż dziwne, że nie nazywa się Voldemort. Generał Voldemort Tomasowicz Ridlow. Tak, jak zwykle Rosjanie są tymi złymi, ale czego by się spodziewać po amerykańskiej grze z serii, która praktycznie jest proamerykańską propagandą. Niby Amerykanie i Brytyjczycy mieli być tu ukazani mniej pozytywnie, ale sprowadza się to do tego, że robią rzeczy paskudne, bo zmuszają ich do tego okoliczności. Od dobrzy kolesie, grający nieczysto, bo świat jest nieczysty. Jeśli twórcy chcieli zerwać z czarno-białym zaprezentowaniem rzeczywistości, a podobno chcieli, to im to nie wyszło. A przy okazji gloryfikują dość niebezpieczną postawę zakładającą, że cel uświęca środki. Za co całkiem nie rozumiem, po co twórcy przypisują growym, fikcyjnym Rosjanom coś, czego w rzeczywistym świecie dopuścili się Amerykanie na drodze między Irakiem i Kuwejtem. W 1991 roku wojska koalicji zbombardowały wycofujące się siły zbrojne Iraku i ta droga pełna wraków nazywana jest Autostradą Śmierci. W grze jest identycznie wyglądająca Autostrada Śmierci, która powstała w wyniku bombardowania uchodźców z fikcyjnego Urzykistanu przez Rosjan. Rosja ma za uszami dostatecznie dużo własnych przewin i przyklejanie do nich cudzych występków w bardzo popularnej, mającej wpływ na opinię publiczną grze, czyni z nich całkiem niepotrzebnie ofiarę niesprawiedliwego ataku. Głupota. Ale abstrahując od historyczno-polityczno-propagandowych zawiłości, sama opowieść w grze jest całkiem przyzwoita. Ma kilka charakterystycznych postaci oraz lekkich zwrotów fabularnych, a Kapitan Price otrzymał chyba najwięcej czasu ekranowego ze wszystkich gier serii. Co jednak zaskakuje, nowe Modern Warfare uderza w bardziej stonowane i realistyczne klimaty, więc mamy tu mniejsze ilości Michael Bayowskich wybuchów i chociaż skryptów nie brakuje,
a i okazjonalny pies się znajdzie, to budynki nie walą się tak chętnie na głowy uciekających bohaterów, a i do helikoptera też nikt nie skacze popychany zachęcającym wybuchem za plecami. Mamy tu sporo całkiem spokojnych misji, przekradanie się przez tereny opanowane przez wroga w przebraniu oraz powolne czyszczenie kryjówek terrorystów piętro po piętrze z noktowizorami. Zdarzy nam się postrzelać podczas dramatycznej obrony przyczółka Marines koło ambasady amerykańskiej albo podczas ataku terrorystycznego w Londynie, ale mam wrażenie, że nowy Modern Warfare momentami zapomina, iż jest grą akcji. Bo znajdziemy tu misje, w których faktycznej rozgrywki jest mało, a zamiast tego chodzimy, używamy jakichś przedmiotów albo przekradamy się przez jakiś teren bez broni, co oznacza tylko tyle, że idziemy za postacią towarzyszącą. Wszystko to stawia na pewną różnorodność, ale po ukończeniu kampanii miałem wrażenie, że zwyczajnie za mało sobie postrzelałem. Kup pan spluwę. Strzelałem z niej w nowym kodzie. Nówka sztuka, prawie nieśmigana, mały przebieg, żona w drodze do kościoła się ostrzeliwała tylko. No i jest tu też nieco eksperymentów, które nie zawsze są udane. Na przykład pod koniec mamy misję trochę w stylu ostatnich Battlefieldów, w której na nieco otwartej mapie musimy obejść kilka celów w dowolnej kolejności. Sama idea jest dobra, ale gra oczekuje, iż będziemy się skradać z użyciem noktowizora i dorzuca z boku ekranu słupek pokazujący, czy stoimy w świetle. Niestety sam noktowizor jest zrobiony tak, iż naprawdę trudno określić, które przestrzenie są oświetlone, a słupek informuje nas o tym dopiero kiedy wleziemy w światło. To prawie jakby unikać lawy i sprawdzać, gdzie ona jest stopą. No i sami przeciwnicy to są nadal ameby. W sekwencjach strzelankowych tego nie widać, bo tam jest pełno skryptów, które określają ich zachowania, ale w skradankowych, dopóki nie damy się wykryć, to sobie patrolują, ale jak nas wykryją i się ukryjemy, to łażą po całym terenie w całkowicie bezsensowny, nieskoordynowany sposób. Widziałem w życiu spłoszone gołębie poruszające się w bardziej zaplanowanych układach. Głównie w filmach Johna Woo, ale jednak. Nowe Call of Duty ma też system osłon, o którym prawie zapomniałem wspomnieć, bo używałem go głównie na początku kampanii, a potem jakoś nie miałem powodów. System pozwala przyklejać się do narożników i osłon po podniesieniu spluwy do oczu. Działa to całkiem poprawnie i być może ma jakieś większe zastosowanie, na przykład na najwyższych poziomach trudności, ale mnie wydał się trochę niepotrzebny i zwyczajnie zapominałem o korzystaniu z niego, a w multiplayerze mobilność wydawała mi się zawsze wygrywać schowaniem się za osłonami. W moim odczuciu to bardziej ciekawo niż poważna zmiana, ale może nie potrafiłem tego efektywnie wykorzystywać. Do tego w kilku, ale dosłownie w kilku momentach kampanii pojawiają się opcje dialogowe, które nie mają większego znaczenia. Mam wrażenie, że to były te chwile, kiedy to twórcy zorientowali się, iż gracz od dłuższego czasu nie robi niczego poza chodzeniem i słuchaniem dialogów, więc dawali mu coś wybrać, żeby nie zapomniał, że to interaktywna gra. Szybko, wstrzyknijcie odrobinę gry do tej gry, bo gracze podobno lubią grać, kiedy grają. To zdecydowanie nie jest najlepsza kampania w historii Call of Duty, ale nie jest też najgorsza. Ma swoje momenty, zwroty i dobrze napisane dialogi. I jest Kapitan Price, a ten wąs automatycznie podnosi jakość doświadczenia. No i spójrzmy prawdzie w oczy. Ostatnio takich gier, gęsto oskryptowanych i stawiających na skondensowaną opowieść, się nie robi. Więc to też nieco podwyższa wartość produktu. A, i jeszcze warto zaznaczyć, że gra jest w pełnej polskiej wersji językowej, ale można łatwo przełączyć ją na angielską z polskimi napisami, co dość szybko zrobiłem. Nie dlatego, że lokalizacja wydaje się jakoś wybitnie zła, bo taka nie jest, ale Kapitan Price bez brytyjskiego akcentu to jednak nie to samo. Jestem Kapitan Price. Sierżant Garrick. Idziesz ze mną. Kapitan Price. Sergeant Garrick. You with me? No i w chwilach, kiedy bohaterowie mówią w oryginale, w egzotycznych językach, this is classified. Hello, hola, dami. Jazuli alko. W polskiej wersji całość jest mówiona po polsku. To ściśle tajne. Kuzyni, zobaczcie, co tam na korytarzu. W zlokalizowanym świecie jest tylko jeden słuszny język. Język, w którym nawet Arabowie falafel jedzą z bigosem. Ale żadne Call of Duty nie kończy się na kampanii, więc pogadajmy o multiplayerze rywalizacyjnym i trybie kooperacji. Multik tutaj to tradycja tego, co oferowały od dawna tytuły spod znaku zewu powinności. Seria zatoczyła koło od dość szybkich, ale relatywnie statycznych strzelanek, przez wysokie skoki i egzoszkieletowe bieganie po ścianach, aż do... cóż,
relatywnie statycznych strzelanek. Bohaterowie nie robią tu fikołów, a jedynie biegają, przesadzają murki i zwalniają podczas unoszenia spluw do oczu. Nie ma też tych elementów hero shootera z Black Ops 4, bo chociaż są specjalne zdolności w stylu wyłącz na chwilę odgłos moich stóp, to nie definiują one postaci, którymi gramy. Wygląd, umiejętności i zestaw uzbrojenia to trzy rzeczy, które można dowolnie mieszać. I klasycznie już mamy różne deathmatche solowe i drużynowe, zbieranie nieśmiertelników zabitych wrogów, zajmowanie sztabów i punktów na mapie oraz podkładanie bomb pod określone cele. I gra się w to nadal tak dobrze jak kiedyś. Mamy tu też osobliwy tryb nocny, w którym gracze naparzają do siebie po ciemku z ograniczonym interfejsem przy użyciu noktowizorów i ma to swój klimat, ale ciekawsze są szybkie pojedynki 2v2 oraz ogromne batalie dla 64 graczy, czyli próba podrobienia Battlefielda. Pojedynki duetów składają się z szybkich rund, w których na małym terenie dwie pary typów próbują się wyeliminować i jest to całkiem fajne. Niestety próba podrobienia Battlefielda wyszła zdecydowanie gorzej, bo pojazdy nadal są zrobione z butwiejącego drewna i kieruje się nimi nieciekawie, a same mapy, chociaż dość rozległe jak na Call of Duty, wciąż są na tyle małe, iż tych 64 graczy siedzi sobie na głowie i strzelaniny są okrutnie chaotyczne. Ot, taka wojna w puszce z sardynkami. Nie jest to bardzo złe i można się pobawić, ale twórcy Battlefielda raczej nie mają powodów do obaw. Za to bardzo ciekawe są tryby kooperacji, bo wracają tu tak zwane operacje specjalne, które pojawiły się jeszcze w Modern Warfare 2. Tam Spec Opsy były trudnymi, krótkimi misjami, a tutaj są długimi, wieloetapowymi zadaniami zaprojektowanymi dla czterech graczy. Teoretycznie kontynuują fabułę z kampanii, ale fabuły wiele w nich nie ma, bo nie ma na to czasu. I w takiej misji możemy najpierw przeszukiwać jakieś komórki, następnie ochraniać jakąś kobietę w opuszczonym basenie ukradzionym z Prypeci, aby potem przerzucić się gdzie indziej helikopterem i osłaniać jadący transporter opancerzony. Albo po cichu zakradać się do opuszczonego lotniska, coś hakować, wskakiwać do samolotu, przedzierać się przez niego, wyskakiwać w płomieniach itd. Nierzadko mapy, na których toczy się akcja, są dość otwarte i oferują różne ścieżki, a kiedy uruchomimy alarm, trzeba przedzierać się przez niekończące się tłumy materializujących się znikąd wrogów. I gra wymusza granie w cztery osoby, dorzucając zawsze losowych ludzi z sieci, jeśli nie mamy pełnej ekipy, co ma sens, bo z tymi hordami wrogów niepełna drużyna nie ma szans. I o ile brakowało mi strzelania w kampanii, tak tutaj jest go aż zbyt wiele. Kosimy setki wrogów, prowadzimy dramatyczne obrony zabunkrowani w jakimś budynku, szukając szansy na przedarcie się do kolejnego zabudowania. Nie każda scena jest tu dobrze zaprojektowana, bo nierzadko walka jest zbyt chaotyczna, a materializujący się z powietrza adwersarze otaczają nas magicznie z każdej strony, ale wyzwanie wymaga od nas, abyśmy skutecznie koordynowali działania i to może dać nieco zabawy. Mamy tu też jeszcze tryb przetrwania, czyli klasyczny girsowy tryb hordy. Bronimy się przed kolejnymi falami wrogów, kupując uzbrojenie i różne typy wsparcia za kasę uzyskiwaną za zabijanie tabunów niemilców. Niemilce są tępakami, których można kosić setkami, kiedy grzecznie pchają się gęsiego przez otwarte drzwi, ale obecność opancerzonych kolosów, helikopterów i innego dziadostwa też zmusza graczy do kooperowania. Graliśmy w to z energikiem i chociaż widzę sporo słabości tego trybu, to i tak zabawa była bardzo przyjemna. Szkoda tylko, że ten tryb przetrwania jest przez rok dostępny wyłącznie na PlayStation 4. Pozostałe platformy muszą na niego długo czekać. Bardzo niefajna praktyka, bo kupując grę na Xboxie albo PC-cie, trudno jest nie mieć wrażenia, że kupuje się niepełny produkt. Kelner, dlaczego w moich falafelach nie ma bigosu? O dziwo, gra praktycznie nie ma jeszcze mikrotransakcji ani lootboxów, tych drugich ma zresztą nigdy nie mieć, a jedynie ma się pojawić jakaś przepustka oferująca określone nielosowe nagrody. Cóż, nadal nie uważam, że jakiekolwiek mikrotransakcje w pełnopłatnej grze są w porządku, ale mogłoby być gorzej. Aczkolwiek należy tu stosować zasadę ograniczonego zaufania. W końcu to gra wydana przez Activision, więc jeszcze wszystko może się zdarzyć. O bogactwie. I oto całe Call of Duty Modern Warfare. Przyjemny powrót do korzeni serii, który oferuje klasyczną kampanię, dobry multiplayer rywalizacyjny, przyjemne tryby kooperacyjne i wąsy kapitana Price'a. Nie jest to najlepszy zew powinności w historii, ale bywały też gorsze. Cóż, udanego pociągania za spust szybciej niż wasz oponent.
Game on! Modern Warfare. Modernistyczne działania wojenne. Kolejnym krokiem będą postmodernistyczne działania wojenne. Czyli jakie? Takie, kiedy wojna się nie zmienia? A może kiedy wojna się zmieniła? Otóż nie! Prawdziwy postmodernizm jest wtedy, gdy... Zmiana się nie wojni.